dobry Państwu, nazywam się Maciej Nowak, zapraszam na program W Centrum Uwagi, w którym z politykami, a także publicystami będę chciał rozmawiać na najważniejsze tematy w tym tygodniu. Jeden z najbardziej dyskutowanych to był pomysł rządu dotyczący utworzenia Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pytanie, czy to jest dobry pomysł, czy takie centrum jest nam potrzebne, a drugi temat dotyczy koniunktury gospodarczej, która ostatnio trochę się nam pogorszyła. No i pytanie, kto jest winny? Jarosław Kaczyński mówi, że winę ponoszą przedsiębiorcy, którzy nie inwestują, bo nie lubią PiSu. Natomiast niektórzy publicyści twierdzą, że winę ponosi Jarosław Kaczyński. Pytanie, gdzie leży prawda? Zapraszam na W Centrum Uwagi. Zacznę od przedstawienia gości. Poseł Witold Zembaczyński, Nowoczesna. Dzień dobry, kłaniam się. Grzegorz Sawicki, PSL. Dzień dobry Państwu. Ryszard Galla, Mniejszość Niemiecka. Dzień dobry. Małgorzata Wilkos, Solidarna Polska. Dzień dobry Państwu. Wojciech Jagiełło, Kukiz 15. Dzień dobry, witam Państwa. I poseł Antoni Duda, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu. Zaczniemy od tematu związanego z Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Panie pośle, jak się Panu podoba ten pomysł? Dobry czy zły? Zaczął od tego, że te relacje między rządem PiSu a organizacjami pozarządowymi bardzo źle się układają. 8 listopada 13 ekspertów organizacji obywatelskich wystąpiło z zespołu przy premier Beacie Szydło w związku z protestem, w jaki sposób prowadzi się tam dialog, a właściwie tego dialogu brak. Zdumiewający jest również atak Wiadomości na niektóre organizacje właśnie trzeciego sektora. Ciągle stara się tworzyć taka atmosfera pewnej podejrzliwości, jakiegoś złego finansowania, zupełnie pomijając misję tych organizacji. I sądzę, że powołanie tego centrum to ma być zapewnienie rządowi możliwości finansowania wyłącznie tych organizacji, które będą się wpisywać w politykę rządu. To będzie kolejna taka tuba propagandowa, finansowana z pieniędzy ministerialnych i wyłącznie tych projektów, które są rządowi na rękę, a nie tych projektów, które są społecznie potrzebne, które są społecznie oczekiwane, i to jest bardzo niepokojące. Ten konflikt między rządem a niezależnymi instytucjami czy też organizacjami jest bardzo widoczny również na linii rząd Rzecznik Praw Obywatelskich. To niepokoi Nowoczesną, ponieważ takie niezależne instytucje państwa powinny spokojnie funkcjonować na rzecz obywateli, a nie być pod ciągłą presją ataków władzy. Bardzo dziękuję. Poseł Antoni Duda, czy pan też wyczuwa tą podejrzliwą atmosferę wobec trzeciego sektora? Zupełnie nie. Nie wiem dlaczego, skąd u kolegi posła z Nowoczesnej ta atmosfera podejrzliwości, mi się nie wydaje. Zresztą organizacje pozarządowe to jest już trwały element życia społecznego i to dobry element życia społecznego. Trzeba przyznać, że te organizacje... Skoro dobry, to dlaczego musimy zmieniać sposób, w jaki ono funkcjonuje? Nie, ja mówię, że to jest dobry element życia społecznego. Natomiast jeśli się przyjrzymy finansowaniu tych organizacji, jest bardzo dużo w Polsce, bo to są tysiące, nawet dziesiątki tysięcy. Trzeba by spojrzeć, ile z nich i jakie pieniądze zdobywają, lekko w cudzysłowie. Także tak, jeśli ktoś pokazał, wiadomo, to co tutaj poseł Zembaczyński stwierdził, że Wiadomości coś tam pokazują, no pokazały, jak są finansowane i jakie organizacje, jakie pieniądze, jakimi pieniędzmi operują. Także tutaj, jeżeli organizacja, oczywiście te pieniądze są zdobywane według pewnych zasad w konkursach, ale się okazuje, że 70% tych zdobytych pieniędzy przeznaczone jest na wynagrodzenia dla działaczy tych organizacji, to chyba coś jest nie tak. A jakie powinny być te proporcje? No bo ludzie, którzy tam pracują, też muszą zarabiać. No oczywiście, że nie da się bez pieniędzy. Nie, ale niemniej jednak te organizacje są po to, żeby coś właśnie wspierać, pomagać jakieś działania. Ale jeżeli się konsumuje pieniądze na własne wynagrodzenia, no to wtedy na te działania zostaje znacznie mniej. Także no jest, można by powiedzieć, że no nie było to wszystko tak czyste i tak jasne. O, może czyste, przepraszam, tak jasne. Dlatego stworzenie takiego centrum, które by w jednym ręku miało właśnie finansowanie wszystkich, na tych samych zasadach, według tych samych, na tych samych prawach, no to wydaje się jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Grzegorz Sawicki.
Czy teraz to finansowanie będzie czyste i jasne? No właśnie, słucham pana posła naprawdę z wielkim zdumieniem, bo mówi o tym, że jak ważną rolę organizacje pozarządowe mają do wypełnienia, jaką misję pełnią, jakimi niszowymi sprawami się zajmują, którymi rząd ani samorząd nigdy by się tym nie zajmowali. Hospicja, schroniska dla zwierząt, to są również te zadania. Jeżeli ja słyszę, że pan mówi o tym, że w tych organizacjach dzieje się źle, bo wydatkowane są, część środków jest przeznaczane na płace, zgoda, ale te proporcje, które pan mówił, proszę to powiedzieć tym organizacjom, które zajmują się tymi zadaniami, które ja mówię. Tam są ludzie, którzy pracują społecznie, to są wolontariusze, to jest setki wolontariuszy. I teraz, jeżeli ja słyszę o tym, że powstaje instytucja Narodowe Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego, tak się to będzie nazywać, Narodowe Centrum, gdzie skupi wszystkie środki, które są możliwe do wydatkowania, bo taki jest pomysł prawdopodobnie, i dzielenie tych środków według nie wiem jakiego klucza, bo do tej pory środki były wydatkowane poprzez konkursy, podlegały monitorowaniu, podlegały sprawozdawczości, podlegały kontrolom, więc nie można powiedzieć, że te środki były tak wydawane tak, jak się organizacją chciało. One były podporządkowane pewnym celom, które były realizowane. Jeżeli tak byłoby źle, to kontrole, sprawozdania by to wykazały. A ja tak naprawdę nie słyszałem, żeby wydatkowanie było złe. Słyszałem tylko, że niewłaściwe osoby zasiadają w tych organizacjach, pozarządowych. Mówiło się tutaj o żonie pana Rzepińskiego, ale jakoś nikt się nie zająknął, że również żona pana ministra Glińskiego zasiada w takiej organizacji. Nikt się nie zająknął o tym, że fundacja kierowana przez pana Kaczmarka, słynnego Tomka Agenta, również prowadzi taką działalność, lepiej lub gorzej. Fundacje związane z ojcem Rydzykiem? Dotowane przez rząd. Dotowane przez rząd. Więc tutaj to Narodowe Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego, szanowni państwo, podzieli mojej ocenie na te organizacje, na organizacje lepsze i na organizacje gorsze. Te takie rządowe, które będą przychylne rządowi, to będą się miały lepiej, a te, które będą miały naprawdę misję do wykonania, prawdziwą misję, które są oczekiwane przez obywateli, które się sprawdziły, niestety będą miały utrudnione zadanie pozyskiwania środków na swoją działalność. Bardzo dziękuję. Prorok nowych czasów. Proszę? Wojciech Jagiełło, czy jesteśmy w stanie ustalić takie sensowne proporcje? Ile można wydać na wynagrodzenia, a ile to już będzie za dużo? Myślę, że już to wchodzimy trochę w takie zasady bardziej niepotrzebne. Myślę, że te organizacje same wiedzą, jak najlepiej wydatkować te pieniądze. Już sama nazwa tego Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Społeczeństwo obywatelskie jest to coś, co się rozwija spontanicznie. Nie mamy potrzeby tworzenia jakiegoś centralnego organu, który będzie nadzorował te organizacje społeczne i ich rozwój. Pytanie po co? Jakby samo założenie jest sprzeczne, że coś, co jest rządową agendą, nie może rozwijać społeczeństwa obywatelskiego. Ja chcę zwrócić uwagę, że 20 parę lat temu mieliśmy już system, kiedy wszystko było centralnie sterowane z Warszawy i raczej to się nie sprawdziło. Ja myślę, że te organizacje, skoro wiedzą, jak działać na tym lokalnym rynku, można tak powiedzieć w cudzysłowie, po co mają starać się o dofinansowanie z Warszawy? Tak jak tutaj pan Sawicki powiedział, może lepiej zwróćmy uwagę na kontrolę, na sprawozdawczość. Jeżeli są jakieś niedociągnięcia, to je wyłapujmy i w jakiś sposób eliminujmy. Ale czy jest sens tworzenia organizacji, która będzie z góry zakładała, które organizacje dostaną pieniądze, według jakiego klucza będzie to rozdzielane? Czyli organizacje, które nie będą szły zgodnie z linią partii, będą dyskryminowane, a te, które nie, będą dostawały tych środków więcej albo będą miały łatwiej. Tego nie wiemy. Bardzo dziękuję. Poseł Ryszard Galla. Jest możliwe pogodzenie tych pozornych sprzeczności, Narodowe Centrum i Społeczeństwo Obywatelskie? Panie redaktorze, nie do końca, ponieważ jakby nie było, to myślę, że założeniem rządu pani Beaty Szydło jest to, żeby scentralizować pewne działania, które mają przejść w obszar organizacji, nazwijmy tego trzeciego filara, prawda? I ja zastanawiam się nad tym, jak to miałoby funkcjonować. Czyżby to Narodowe Centrum chciało decydować o wszelkich środkach, bo pamiętajmy o tym, że... Pamiętajmy o tym, że NGO-sy sięgają po różne środki. To są środki rządowe, samorządowe, składki, prawda, darowizny. To jest także 1%. Może ten 1% tutaj stronę rządową boli, bo to jest ponad 600 milionów złotych rocznie. To też świadczy o tym, jak w tej chwili jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, które
chce decydować o tym, na co wydawać także własne środki, ponieważ ten 1% to każdy z podatników może zdecydować, na jaką organizację, na jakie działania te środki przekazuje. Dlatego też boję się, że poprzez takie działania będziemy ograniczali tą jednak swobodę rozwijania się organizacji pozarządowych. Ja pamiętam jeszcze kilka lat temu, kiedy tak naprawdę rozwijaliśmy się jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, narzekaliśmy, że mamy słabo rozwinięty sektor organizacji pozarządowych, że powinniśmy jakby zabiegać o to, aby one mogły się rozwijać, prężnie działać. Z tego też tytułu pojawiały się środki finansowe. A dzisiaj chcielibyśmy to w jakiś sposób skrępować. I tu ja nie mówię w tej chwili teoretycznie, bo ja sam doświadczyłem pewnych działań, które spowodowały, że jedna z organizacji prowadziła no, jedno działanie, które było finansowane przez stronę rządową. No i naraz okazuje się przy okazji dobrej zmiany organizacja, która jest bez zaplecza, bez środków finansowych, okazało się, że jest najlepszą do realizacji tych zadań. Więc nie chciałbym doczekać takich sytuacji, że to właśnie będą lepsze i gorsze organizacje. Bardzo dziękuję. Pani Małgorzata Wilkos. Narodowe Centrum utworzy taki podział na te organizacje, które są dobre, sprzyjają rządowi i te, które są po drugiej stronie? Nie utworzy takiego podziału i sądzę, że taki podział istniał do niedawna. Ale ja jeszcze muszę sprostować parę rzeczy, które tutaj padło. Po pierwsze, Narodowe Centrum ma zajmować się środkami ministerialnymi, a nie samorządowymi, nie z 1%, ani z innych źródeł. Po drugie, takie organizacje istnieją też w samorządzie. Jeżeli organizacje pozarządowe starają się o dotacje z budżetu miasta Opola, robią to za pomocą Centrum Dialogu Obywatelskiego. To jest instytucja im dedykowana. Zapewne podobna instytucja działa również w Urzędzie Marszałkowskim. A to będzie instytucja, która będzie działała w ramach środków ministerialnych. Po drugie, wszyscy się chyba zgodzimy, że jako środki publiczne powinny one być wydawane transparentnie, uczciwie i użytecznie. Pytanie jest takie, czy tak było dotąd? Bo w mojej opinii nie było. To przecież są sprawy sprzed kilku tygodni, kiedy wszyscy widzieliśmy, jak fundacja byłego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Jerzego Stępnia, w ciągu ostatnich kilku lat z budżetu różnych ministerstw, chociaż to są te same pieniądze, ale z różnych ministerstw, otrzymała ponad kilkadziesiąt milionów złotych, a jak je wydała? Nie na pomoc biednym, nie na wolontariat, nie na hospicja, tylko na szkolenia. Sądzę, że większość z nas co najmniej raz w życiu była na szkoleniu i szkolenia są różne, są dobre i użyteczne. Czy pan poseł naprawdę uważa, że w przeciągu 3 lat wydatkowanie publicznych pieniędzy w kwocie 70 milionów złotych na szkolenia to jest właściwe radna, wydanie? I to są działania... Prezesa Trybunału trzyma się zajmować hospicjum? Nie, no zajmuje się płaszczyzną prawa. Jak to jest, że fundacja byłego sędziego Trybunału Konstytucyjnego z jednego Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji w ciągu 3 lat otrzymała 17 milionów złotych? Dobrze. A otrzymywała również z innych ministerstw. Czy to jest uczciwe i transparentne? No w mojej ocenie nie jest. Mówimy o tego typu fundacjach. O fundacjach, w których zasiadają dzieci Bronisława Komorowskiego, Andrzeja Rzeplińskiego, Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej, Fundacji Tomasza Lisa, a nie o fundacjach wspierających hospicja gdzieś w małych miejscowościach. Ja mam takie pytanie, bo tutaj pani radna próbuje insynuować, że fundacja, która powstała po to, żeby zajmować się tematem prawa, powinna inne cele statutowe wykonywać. To ja mam takie pytanie. Dlaczego zabrali państwo wszystkie pieniądze Centrum Praw Kobiet, które pomogło 67 tysiącom kobiet w Polsce? Zabraliście im te pieniądze dlatego, że to centrum według waszego uznania nie realizuje waszej linii politycznej. I tu nie chodzi o wcale energię obywatelską. Nie chodzi o nic innego, tylko o to, żeby ta instytucja, którą teraz tworzycie, była z taką po prostu takim sitem, który sprawi, że pieniądze będą mogły uzyskiwać tylko te fundacje, tylko te stowarzyszenia, tylko te organizacje trzeciego sektora, które realizują waszą politykę, politykę historyczną, które są spod igły ojca Rydzyka i wszystkich innych popleczników PiS-u. Chodzi o to, żeby pieniądze były wydawane transparentnie. To dlaczego zabraliście Centrum Praw Kobiet pieniądze? Miały te pieniądze? Coś złego te kobiety miały te pieniądze? Miały pieniądze, tak? I zostały zabrane te pieniądze. Dlatego, że po prostu nie interesują was prawa kobiet, ale za to interesują was wszystkie te fundacje czy stowarzyszenia, które realizują własną politykę rządu. I to jest nienormalne, bo nie powinno tak państwo funkcjonować, że zmienia się władza i cała energia obywatelska jest rujnowana, bo teraz my, teraz nasi. Nie, cały czas będziemy...
Mogę? Dobrze, niech pani Małgorzata dokończy, za chwilę poseł Gala. Kobiety mają pierwszeństwo. Proszę bardzo. Nie, ja uważam, że dalej powinno być tak, że będziemy wspierać milionami z budżetu państwa fundację Jerzego Stępnia, który jeździ po całym kraju i opowiada, że rząd Prawa i Sprawiedliwości rujnuje demokrację. Nie, tak nie będzie. Ma rację. Poseł Ryszard Gala. Przed chwilą pani powiedziała, że to będzie dotyczyło tylko środków rządowych, tak? Czyli z budżetu państwa. Jeśli dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość... PiS. Dobrze, Prawo i Sprawiedliwość rządzi. Macie w tej chwili obsadzone wszelkie instytucje, ministerstwa i te, które dają te pieniądze. Przecież możecie także kontrolować, jak one są wydatkowane. Po co tworzenie instytucji? Zawsze lepiej, jak jest scentralizowane wydatkowanie. Panie pośle Antoni, instytucji kontrolnych naprawdę w Polsce mamy wiele. Te wszystkie organizacje, stowarzyszenia, fundacje rozliczają się. Mają w własnych strukturach także komisje rewizyjne. Tylko trzeba to pilnować, trzeba sprawdzać, jak te pieniądze są wydatkowane. Jeśli dana organizacja wydaje źle pieniądze, w następnym roku nie otrzymuje dotacji, a z tamtych musi się rozliczyć. I będzie to teraz pilnowane. Nie potrzeba żadnych instytucji, które będą... Ale jakoś nie działało, skoro Fundacja Jerzego Stępnia otrzymała... Macie prawo w tej chwili to działało. Żeby powiedzieć, ja bym był spokojny, o funkcjonowanie tego Narodowego Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego, bo tak to się ma nazywać. Jeżeli to Narodowe Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego byłoby stworzone oddolnie, z inicjatywy oddolnej, z inicjatywy organizacji pozarządowej, to byłby spokojny. A jeżeli słyszę, że za to centrum biorą się politycy, Adam Lipiński i inni, i będzie to w rękach polityków, no to to będzie transparentne. To już samo to, sam fakt, że to centrum jest stworzone przez polityków na użytek polityków, nie będzie tu w żaden sposób transparentne. I jakbyście chcieli tutaj zaklinać rzeczywistość... Mylisz cel. No. Bo? To Narodowe Centrum właśnie jest po to, żeby to wydatkowanie pieniędzy dla tych organizacji było po prostu unormowane. Ale dla jakich? W jednych dla wszystkich. Na własnych. Dla wszystkich było. Według jasnych kryteriów. Według jasnych Minister Spraw Zagranicznych na początku tego roku ogłosił konkurs, nie będę mówił w jakim obszarze, gdzie totalnie pozmienialiście wszystko. Żadna z tych organizacji, która przez wiele lat ten projekt realizowała, nie otrzymała nawet złotówki. Wszystkie normalnie zostały dopuszczone nowe instytucje. Jeśli to ma być tak zrobione... Co w tym jest złego, żeby nowe organizacje inne... Musiałbym dokładnie powiedzieć, kogo to dotyczyło i jakie organizacje wygrywały. Znaczy, my się różnimy tym, że wy uważacie, że żeby było tak, jak było. Ma być tak, jak było. Podzielicie po sobie. Tylko te organizacje mają prawa do pieniędzy, które dotychczas dostawały, które zawsze były wskazywane, a inni sobie nie radzą. Tych organizacji, proszę, wskazaliście takie jest dziesiątki tysięcy organizacji, a ile dostawało organizacji? To te organizacje mogą startować w konkursach, też mogą starać się o te dotacje. Czy jest potrzeba tworzenia osobnego centrum, które będzie tworzyło nowe, tak jakby nowe etaty, no naprawdę są nowe etaty. I tak w ministerstwach też ktoś rozpatrywał te podania. Ale tu będzie scentralizowane. To będzie stanowiło redukcję zatrudnienia w ministerstwach. Ministerstwa mają co robić. Panie pośle, państwo sobie sami zaprzeczacie. Było źle, a teraz słyszę, ma nie dostawać fundacja byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, powiedziała pani radna przed chwilą, bo krytykuje rząd. To znaczy, że dostaną tylko ci, co nie krytykują rządu. I to jest cała filozofia. Fundacja Jerzego Stępnia otrzymała dziesiątki milionów złotych z ministerstw. Ale nie dostanie, bo krytykuje rząd, pani radna powiedziała. Czyli dostaną ci, którzy rządu nie krytykują. I niech to będzie przekaz dla organizacji obywatelskiej. Czy już wiesz, że nie dostanie? No słyszał pan to, pani pośle? Jesteśmy w jednym studiu, w jednym programie, to chyba mamy te same doznania akustyczne. My tylko mówimy, mamy wątpliwość, czy... Te pieniądze, które dostała w tej wysokości, to było tak wszystko w porządku. I dobrze mamy wątpliwość. Dobrze, proponuję zamknąć ten wątek. Przejdźmy do drugiego tematu. Mamy spadek inwestycji, mamy spadek wzrostu gospodarczego i pytanie, kto ponosi za to winę, czy tak jak mówi Jarosław Kaczyński, są to przedsiębiorcy, bo nie lubią PiS-u, dlatego nie inwestują, czy tak jak mówią niektórzy publicyści, że to jest wina właśnie Jarosława Kaczyńskiego, poseł Ryszard Gala. Ja, tak. Szanowni Państwo, ja myślę, że sytuacja w tej chwili
na rynku jest w dużym stopniu uzależniona od różnych obszarów. Jednym z nich na pewno jest w tej chwili jakby wstrzymanie wydatkowania środków unijnych, które mają istotny wpływ na rozwój gospodarczy, ale myślę, że także i obecna sytuacja polityczna w Polsce, która na pewno wielu inwestorów w tej chwili powstrzymuje od tego, żeby w Polsce inwestować, chociaż powiem, że i tak w mojej ocenie sytuacja gospodarcza Polski jest dobra. Jest dobra. Oczywiście jest w tej chwili pewne wyhamowanie, ale myślę, że to jest kwestia tylko czasu, że wejdziemy ponownie na obroty, tak bym chciał. Natomiast co do słów pana prezesa Kaczyńskiego, no, powiem tak, nie wierzę w to, a znam wielu przedsiębiorców, którzy by, nie wiem, w układzie politycznym wyhamowywali swoje, nie wiem, działania, które spowodowałyby uszczuplenie dochodów czy też obrotów tylko dlatego, że jest taki czy inny układ polityczny. Nie łączyłbym tutaj polityki z gospodarką. Dziękuję bardzo. Wojciech Jagiełło, pan łączy politykę z gospodarką, czy da się to oddzielić? Myślę, że to chyba jednak da się rozdzielić. Słowa prezesa Kaczyńskiego, tak powiem szczerze, są dla mnie trochę niezrozumiałe, bo ja na przykład będąc przedsiębiorcą chyba nie będę czekał kolejnych 3 lat, żeby zacząć inwestować. Żeby zacząć inwestować, bo będą z powrotem moi. Oczywiście nie mówię, czy to są moi, czy nie moi, ale powiem tak, no, nie wiem, to jest coś na zasadzie, przepraszam, ja coś wiem, ale nie powiem. Nie powiedział, które to firmy nie inwestują, jakie, dlaczego, po co. Nie wiem, faktycznie mamy spowolnienie gospodarcze. Ten wzrost spadł do tych 2,5%. Jest to spowodowane, tak jak powiedział pan poseł Gala, tym, że wydatkowanie środków unijnych zostało wstrzymane. To z pewnym czasem ruszy, oczywiście, że ruszy, ale zwróćmy też uwagę na to, jaka jest niestałość prawna w Polsce. Przedsiębiorcy może po prostu boją się tego, kiedy minister Morawiecki co rusz wymyśla jakieś nowe pomysły na to, jak uzdrowić tę gospodarkę. Jedynym rozwiązaniem jest to, żeby nie przeszkadzać. Pozwólmy rozwijać się przedsiębiorcom, nie rzucajmy im kolejnych kłód, nie wymyślajmy jakichś wspaniałych rozwiązań. Może uprośmy to wszystko, dajmy rozwój, oddajmy ten rozwój w ręce przedsiębiorców, a nie próbujmy regulować co chwilę, jak to ma prowadzić interes. Dziękuję bardzo. Poseł Zębaczyński. Wicepremier Morawiecki mówi, że to jest wina Platformy, bo nie przygotowała żadnych ciekawych projektów, jeśli chodzi o wydatkowanie tych środków publicznych. No i się nie myli. Natomiast w kwestii działania rządu i efektu, jakim jest spowolnienie gospodarcze, głównie spadek inwestycji zagranicznych, wypowiadają się autorytety z dziedziny ekonomii i wszyscy wskazują, że głównym powodem jest niepewność. Niepewność inwestowania, niepewność co do wysokości podatków plus ruchy rządu tak bardzo mocno stresujące przedsiębiorców. Przykładem jest zakaz handlu w niedzielę czy ostatnia dyskusja o akcyzie na importowane samochody. PiS tak funkcjonuje, że musi mieć wroga. Wrogiem PiSu jest każdy, kto nie jest PiSu. I poseł Kaczyński czując i widząc te dane, chociaż on ich nie rozumie gospodarki kompletnie, nie ma pojęcia o gospodarce, stara się tego wroga zdefiniować już teraz. To są właśnie ci źli przedsiębiorcy, którzy na złość tej oto władzy nie chcą zarabiać. No bardzo ciekawa konstrukcja. Nie spotkałem się nigdy z taką argumentacją, żeby ktoś na złość samemu sobie nie chciał inwestować, nie chciał zarabiać. Ale w rozmowach z przedsiębiorcami widać tą niepewność. I ta niepewność powoduje spowolnienie na rynku. Powoduje przede wszystkim to, że prognozy wzrostu PKB już są nieaktualne. No a drugą częścią tego procesu jest szereg populistycznych, nieodpowiedzialnych wobec gospodarki przyszłych pokoleń obietnic, które PiS sukcesywnie spełnia, bo dobrze wie o tym, że wtedy, kiedy przyjdą całe efekty negatywne dla gospodarki, tych obietnic już rządzić nie będzie. I to jest krótkowzroczne patrzenie, które znamy na przykład z takich krajów jak Grecja. Niestety to w Polsce zaczyna jak gdyby uwodzić całkowicie elity władzy. I te elity starają się wmówić społeczeństwu, że cały czas jest jakiś mityczny hamulec rozwoju. Jest jakiś taki wróg i tym wrogiem teraz stali się przedsiębiorcy. A co do konstytucji biznesu, no to kompletnie się rozjeżdża z rzeczywistością, bo miało być wyrównywanie szans, a jest ustawa o konfiskacie rozszerzonej. Czyli polityczna prokuratura, jeżeli uzna, że jakiś przedsiębiorca zyskał swój majątek w nielegalny sposób, powinna mieć możliwość oczywiście jego konfiskaty, ale poprzez konfiskatę rozszerzoną może zabrać wszystko,
i nie patrzeć na to, czy to pochodzi z przestępstwa, czy nie. I jest wiele innych takich rozwiązań ustawowych, które już zaistniały, jak zakaz obrotu ziemią rolną, które hamują polską gospodarkę. Dlatego spowolnienie niestety staje się faktem. Bardzo dziękuję. Poseł Duda, dlaczego rząd funduje tą niepewność przedsiębiorcom, tak jak mówi poseł Zembaczyński? Znaczy, poseł Zembaczyński, no tak, gratuluję mu samopoczucia. Jest doświadczonym, wiele, wiele lat prowadził działalność, prawdopodobnie zna znakomicie funkcjonowanie gospodarki. No gratuluję tego samopoczucia, bo wydaje się, że po prostu, no, nie chciałbym powiedzieć, że gada od rzeczy, ale naprawdę... Śmiało. Naprawdę przesadza. Natomiast fakt jest faktem, że ten wzrost gospodarczy w trzecim kwartale jest nieco niższy niż chcielibyśmy, ale to na to ma wpływ wiele czynników, zresztą co tu poseł Galla słusznie zauważył, nie, to jest... Na pewno bardzo poważną przyczyną jest to, że zeszły rok to był koniec okresu finansowego, więc przedsiębiorcy skupili się na wydatkowaniu tamtych pieniędzy. W związku z tym nie było czasu na przygotowanie inwestycji w tym roku i to ma główny wpływ, ale i generalnie spowolnienie w całej Europie, w tym w Niemczech, które ma jeszcze większy wpływ. Także, natomiast wszyscy analitycy ekonomiczni nie martwią się i nie są takimi czarnowidzami jak poseł Zembaczyński. Przewidują, że wzrost jest na przyzwoitym poziomie i wskaźnik 3,4% powinien być osiągnięty. Także tutaj wielkiego zmartwienia nie ma, aczkolwiek wolelibyśmy, żeby ten wzrost był większy. Dziękuję bardzo. Grzegorz Sawicki. Jak czytałem publicystów ekonomicznych, to oni wskazywali jako jeden z powodów wymianę kadr. No właśnie, w ministerstwach będziemy... odpowiedzialnych za przygotowanie projektu, czy w spółkach Skarbu Państwa. To jeden z elementów. Na pewno tak jest, bo rząd zajął się, przez jakiś czas zajmował się sobą, wstawiał Misiewiczów na różne stanowiska, ludzi nieodpowiedzialnych. Teraz następuje drugi etap wymiany tych Misiewiczów na innych, bo to jest widoczne. Czy to ci ludzie się sprawdzą, czy nie, to czas pokaże. Tutaj pan poseł, przepraszam panie pośle, że znowu po panu występuje, więc muszę się odnieść do pana słów. Mówi, że wszyscy analitycy wypowiadają się, że to jest trend tam chwilowy i tak dalej. No chyba czytamy inne analizy, bo to, co w tej chwili wygląda, jak to wygląda, no to nie wygląda to tak ciekawie, bo ja powiem tylko cyfry. 2,5% PKB z tendencją zniżkową. Inwestycje minus 20%. Dług publiczny 900 miliardów, zbliżamy się do biliona złotych. To, co zapowiadał pan premier Morawiecki, mówiąc o tym, że chciałby pobudzić przedsiębiorców i te zasoby, które oni mają w swoich portfelach, te 270 miliardów złotych, jakoś przedsiębiorcy nie kwapią się do wydania. A dlaczego? Bo tak tu pan mówił o tym. Biznes lubi spokój, biznes lubi dobry klimat, biznes lubi przewidywalność. Na dzień dzisiejszy tego nie ma. Konstytucja biznesu, którą pan premier Morawiecki tak hucznie ogłosił w Rzeszowie kilka dni temu, po krytyce przedsiębiorców wszystkich organizacji związanych z biznesem, w dniu dzisiejszym wycofuje się z tego dokumentu. Będzie pracował nad innym dokumentem, bardziej lepszym, bardziej skierowany do przedsiębiorców, bo rolą rządu jest zyskanie przychylności inwestorów i przedsiębiorców. Muszą zbudzić ich zaufanie przede wszystkim. Jeżeli tego zaufania rząd swoim działaniem nie zbudzi, na pewno inwestowania w Polsce na takim poziomie, jakby rząd chciał, na pewno nie będzie, bo powiem dlaczego. Ta sytuacja jest bardzo szybko wykorzystywana przez różne inne podmioty. Proszę sobie wyobrazić, że jak grzyby po deszczu powstają agencje prawnicze, które za nieduże pieniądze proponują firmom, przenieść swój biznes do Czech chociażby, tam zarejestruj swój biznes, bo tam jest łatwiej, bo tam jest prościej, bo tam jest przewidywanie, bo tam podatki są już ustalone, a nie tak jak w Polsce mówi się w 2018 roku o jakimś jednolitym podatku i nikt nie wie do końca, w jakiej formule, jak to będzie wyglądało i należy się dziwić, że inwestorzy nie inwestują. Ja, jakbym był inwestorem, też bym się na tym zastanawiał. I jeszcze odniosę się do słów pana premiera Kaczyńskiego.
takiego. Ja myślałem, że to jest żart. Jeżeli on tak naprawdę myśli, że tak jest, że polityka kieruje, że politycy, że przedsiębiorcy kierują się polityką, to naprawdę tutaj pojęcie o gospodarce ma bardzo... Bardzo dziękuję. Małgorzata Wilkos, po czyjej stronie jest wina? Polityków czy przedsiębiorców? Ja chciałabym zacząć od czegoś innego. Wzrost PKB w trzecim kwartale 2,5%, tak? To może jak to wygląda na tle naszych sąsiadów? Jak to wygląda na tle Europy? Bo gdybym ja była Donaldem Tuskiem, to bym przyszła gdzieś do państwa z planszą, z zieloną wyspą na tle Europy i powiedziałabym, że w Polsce wzrost PKB w trzecim kwartale był praktycznie najwyższy w Europie, poza Rumunią i Czarnogórą, o ile dobrze pamiętam. To po pierwsze, a propos tego, jak jest źle. Po drugie, pan Sawicki przytoczył parę danych, to ja też przytoczę. Bezrobocie najniższe od 25 lat. Realny wzrost dochodów rodziny. Wzrost płac odczuwalny. Ale przede wszystkim, i to jest najważniejsze, wzrost dochodów z podatków. Realny wzrost dochodów, w tym z podatku VAT. W trzecim kwartale na poziomie 7%, czyli prawie trzy razy tyle, ile wzrost PKB w trzecim kwartale. I pamiętajmy, że dochody z VAT budują 40% budżetu państwa. Są to niezwykle ważne dochody, bo one zapewniają bezpieczeństwo finansowe państwa. Co zapowiedział rząd Beaty Szydło? Zapowiedział uszczelnienie poboru podatku VAT, czy wypływu, uszczelnienie luki w VAT-ie. W ciągu 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy w 2008 roku luka VAT wynosiła 0,6% PKB. W ubiegłym roku 2,9% PKB. To jest około 65 miliardów złotych. Jeżeli udałoby się powrócić tylko i wyłącznie do tego stanu, który był w 2008 roku, można by było sfinansować cały program 500+, można by było sfinansować budżet Ministerstwa, na przykład obrony na jeden rok. I to są realne fakty. Ale faktem jest też to, że deficyt budżetowy wynosi 60 miliardów w tej chwili. Faktem jest to, jednym z najniższych. Że podwyższyliście państwo VAT. Jest jednym z najniższych. Nie podwyższyliśmy. Tak, podwyższyliście. Nie da się obniżyć. To Platforma Obywatelska doprowadziła do tej luki utrzymując VAT. Go właśnie na poziomie 23%, bo miał być nie niższy. Da się nie podwyższyliśmy, tylko utrzymaliśmy. Ale miał być niższy, prawda? Przepisy wygasały, a wyście niestety utrzymali. Dlatego, że wydatki przekraczają dochody budżetu, jeżeli pan poseł pozwoli. Z językiem polskim. Niestety w gospodarce nie podwyższyliśmy, tylko utrzymali, a to jest różnica. No nie tak, się czyli Polacy więcej zapłacą. Nie obniżyli luki w VAT. Tak, to niech pani radna powie jeszcze, czemu głosowała za podwyższeniem ceny wody w Opolu, jeżeli tak cudownie prowadzi politykę PiS-u. W mieście nie PiS rządzi przecież. W mieście rządzi. Jeżeli tak by było... dlatego głosowałam za podwyższeniem ceny wody i ścieków w Opolu. Dlatego, że jest to związane z sytuacją ekonomiczną WIG-u. Z inwestycjami, jakie firma poczyniła w ciągu ostatnich kilku lat, które jako koszt ekonomiczny wymagają podwyższenia wody i ścieków, które w Opolu są prawie najniższe w całej Polsce. Proszę sobie sprawdzić. Czyli niech ludzie płacą więcej jeżeli by było, i będzie fajnie. Jeżeli byłoby tak dobrze, jak tutaj państwo mówicie, i te wskaźniki są bardzo dobre, to dlaczego agencje ratingowe... utrzymują. Utrzymują. Nikt nie... Po obniżeniu wieku emerytalnego pójdą w dół. Jeszcze nie poszły, nie wiadomo. No panie Antonino, wystarczy otworzyć gazetę i poczytać. No, czytam. Ale to nie tylko do rzeczy w sieci, tylko trzeba jeszcze... Wyborcze tak, nie czytam. No oczywiście. Nie jest panie pośle Duda tak wesoło. I dokładnie o tym wiecie. Ja nie mówię, że jest bardzo wesoło. I proszę nie mówić, że deficyt został utrzymany, tylko został mocno naczarpnięty. I państwo wiecie, że nawet przy tej górce, która w budżecie na 2016 rok była, dzisiaj zaczyna brakować środków na wydatki bieżące. Nie brakuje. Brakuje. Nie brakuje. A dopiero zobaczymy, co będzie w 2017. I to nie jest tak, że pan prezes Kaczyński tak sobie o tym powiedział, bo dokładnie w tej chwili na Komitecie Ekonomicznym liczą. Liczą, jakie będziemy mieli... Nie ma szans, żeby do takich kwot uszczelnić VAT. Tym bardziej, że ustawa znowu jest tak skonstruowana, że przerzuca się na właśnie przedsiębiorców tą odpowiedzialność za ściągalność tego VAT-u i za wykrywanie tych tak zwanych skutków. Ale nie na uczciwych przedsiębiorców, tylko na tych, którzy przez ostatnie 8 lat okradali państwo. Dobrego klimatu ze strony rządu, tej przychylności dla przedsiębiorców, nie będzie inwestycji. Już jest pakiet pakiet stu ułatwień już funkcjonuje. A co z tym, że panujecie kolejny skok na oszczędności Polaków w OFE?
A o opodatkowaniu funduszy inwestycyjnych zamkniętych i spadkami na giełdzie, to tego też nie widać w tej prasie, co państwo czytają. Wiele tematów, wątków rzeczywiście tutaj dyskusja rozgrzała. Ja chciałbym się skupić na tej sprawie, tej kluczowej. Jeżeli tak jest, jak jest tak dobrze, to dlaczego tak jest tak źle? Dlaczego te inwestycje dują? Ja się jednej rzeczy boję, że obietnice, które rząd Prawa i Sprawiedliwości złożył, będzie chciał realizować. Nie chciałbym, żeby one były realizowane kosztem przedsiębiorców, a do tego zmierza. Jeżeli już się mówi, że opodatkowanie, kwota wyższa od podatku będzie tylko dla najniżej zarabiających, a ci, którzy zarabiają więcej, czyli przedsiębiorcy, to są ci źli, ich trzeba tam przycisnąć, im zabrać jak najwięcej, bo z czegoś to będzie trzeba sfinansować. Ale przedsiębiorcy nie zawsze zarabiają więcej. Tylko że dominują w Polsce małe przedsiębiorstwa, które to jest samozatrudnienie, albo właśnie, które zatrudniają 2-3 osoby, to są osoby, które absolutnie będą mogły skorzystać z ulgi podatkowej. O wszystkich trzeba dbać i nie i o tych małych, i o tych dużych. Trzeba ustalić jednolite zasady funkcjonowania biznesu w Polsce. Ja się jednej rzeczy boję, że te obietnice trzeba będzie zrealizować i kosztem odbywa się to już kosztem przedsiębiorców. Przedsiębiorcy już to pokazali. Czekamy, zróbcie następny krok. Konstytucja biznesu, którą pan, powtórzę jeszcze raz, pan premier Morawiecki chciał wprowadzić, spotkała się z totalną krytyką. No, o czym to świadczy? Te 100 ułatwień, o których pan mówi, pan poseł, one praktycznie już nie funkcjonują. Przedsiębiorcy nie chcą takich ułatwień. Ale przecież to nie przedsiębiorcy czekają, tylko samorządy. Zapewniam się, że chcą. Drodzy państwo, pożyjemy, zobaczymy. Ja bym tylko nie chciał jednej rzeczy, żebyście puścili nas wszystkich z torbami, a niestety na to się zapowiada. Panie pośle, ale przy tej sytuacji gospodarczej uda się zrealizować wszystkie obietnice, które zapowiadało Prawo i Sprawiedliwość? Na razie realizujemy. Na razie realizujemy i wcale nie widać krachu. Wcale. Wbrew temu, co tutaj koledzy z opozycji mówią. Nie? Ja nie mówię, cały czas podkreślam, że wcale nie jest tak źle. Oczywiście, że wolelibyśmy, żeby wzrost gospodarczy był 7%, a nie 2,5% w trzecim kwartale, ale są to tego konkretne przyczyny, na co zwróciła uwagę już, co wspomniałem i zwróciła uwagę pani Małgorzata, że w całej Europie jest drobny spadek, nie? I to się odbija. Ale ja przypomnę kampanię wyborczą, obietnice, kwota wyższa od podatku, ułatwienia, gdzie to ma? Minął rok. Dopiero rok minął, kolego. A wiadomo, że przecież wszystko trzeba przygotować odpowiednio. Czy to jest źle, jeżeli premier Morawiecki mówi, że będzie korygował swoją konstytucję? Czy to jest źle? Dobrze. Przedyskutował z przedsiębiorcami na razie prezentację w PowerPoincie. Na razie jest prezentacja i na razie mówi. Właśnie dlatego koryguje ją, bo porozmawia z przedsiębiorcami. Nie ma. Tak, dialog jest ciekawy. Dalej nic nie ma. Jest jak jest i jest. Nie jest źle, nie jest też dobrze. Mogłoby być lepiej. Tutaj mówimy, pan właśnie cieszy się, że nie podnieśliście VAT-u, tylko utrzymaliście. Tutaj pani mówi o Rumunii. Spójrzmy na przykład Rumunii, która ten VAT obniżyła i jak te przychody z podatku VAT wzrosły. Może też na to spójrzmy. Może spójrzmy też na to, żeby... Nie aspirujemy oczywiście, ale Rumunia nas goni. Swoimi działaniami. Jest przykład również z Estonii, gdzie podatek CIT wprowadzono proinwestycyjny, pro... Może CIT zastąpi podatkiem przychodowym. Jakoś dziwnie wasza koalicja przez ostatnie 8 lat nie kwapiła się do... Nie patrzyła na Estonię, nie patrzyła. Ale proszę też jednak uwzględnić to, że ta kondycja, która w 2016 roku była przedsiębiorstw, to jest skutek tych wcześniejszych działań. To nie jest tak, że naraz wy przyszliście do rządu i wszystko się poprawiło. Oczywiście. To jest pewna kontynuacja. Nie, się zgadzamy, teraz o to, żeby tego nie zepsuć, żeby jednak dalej inwestorzy tutaj się pojawiali. Prawda? No to warto zwrócić uwagę, jakie są nastroje społeczne. Mówić o dekolonizacji przemysłu. Sądzę, że spowolnienie gospodarcze bierze się głównie z pewnego niepokoju i stresu, który jest wprowadzany. Teraz tematem jest na przykład ograniczenie liczby aptek. I już słyszę takie sygnały, że przedsiębiorcy z tej branży nie chcą inwestować. Takim stresem był podatek handlowy. Takim stresem jest teraz akcyza na samochody. Miał być jednolity podatek, go nie ma. I cały czas puszczacie państwo takie sygnały do opinii publicznej. Spadki na giełdzie, firmy na to reagują, a potem się dziwicie, że jest wzrost PKB na poziomie 2,5, a miał być 3,6. No niestety, kiedy się rzuca takie słowa, to ktoś w gospodarce to odbiera. Znając państwa, kiedy już unieważniliście Konstytucję Rzeczpospolitej, to tak samo łatwo unieważnicie każdą konstytucję na rzecz biznesu.
interesu, którą by chciał... Opozycja jest przy stole w telewizji. Na razie chodzi będziemy na protesty pod ratusz opolski. Bardzo Państwu dziękuję. Niedługo rocznica 13 grudnia. Zobaczymy, jak będzie. Dziękuję Państwu za udział w tej części dyskusji, a naszych widzów zapraszam na krótki felieton, a po nim na rozmowę z publicystami. Proszę zostać na mnie. Na początek kwiaty i ciepłe przywitanie. W taki sposób rozpoczęło się spotkanie Lecha Wałęsy w Kędzierzynie-Koźlu. Prezydent w swoim wystąpieniu odniósł się do obecnej sytuacji politycznej. Moim zdaniem nie mają prawa na zmianę systemu. Nie mają prawa na budowanie jakiejś armii. Nie mają prawa na wycinanie sądownictwa. Nie mają prawa, moim zdaniem, na zmianę nauki całej. Nie mają. Oto muszą się jeszcze raz spytać narodu. Lech Wałęsa przedstawił również swój pogląd dotyczący kontrowersyjnych działań KOD-u. Ta grupa musi iść, wziąć na siebie odpowiedzialność i musi zorganizować wybory i wykonać te wybory, no bo innej drogi po prostu mądrej nie ma. Ja będę pomagał w tym pierwszym, ale i w drugim też. W tym, żeby tu na bazie tego doszło do wszystkich, do spotkania wszystkich liczących się z prawej strony i wspólnie, na wspólnej liście pójść do wyborów. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu debat Porozmawiajmy o Polsce. Były prezydent podczas spotkania zwrócił uwagę na młode pokolenie, które powinno zwiększyć swoją aktywność w działaniach politycznych. Wiem, że to pokolenie jest w stanie. Jest w stanie. I na pokój, i na rozwój, i na dobrobyt. Tylko żeby mu się chciało chcieć, żeby nam się chciało chcieć. Jak będzie nam się chciało chcieć, naprawdę piękny świat będziemy mieć. Ja w to wierzę. Wy zrobicie, a mnie podziękują. Były prezydent spotkał się również z mieszkańcami Opola. W stolicy regionu zakończyło się jego 4-miesięczne tournée po kraju. Witam Państwa w drugiej części. Witam też moich gości Piotr Wójtowicz, Radio Opole. Dzień dobry. Łukasz Żygadło, Warszawska Gazeta i TVP3 Opole. Dzień dobry. I Lech Wałęsa, który w tym tygodniu odwiedził Opolszczyznę. Byliście, widzieliście, spotkaliście się z byłym prezydentem? My rozmawialiśmy. Co ciekawego usłyszeliście? No, że ma pan prezydent pomysł na opozycję. W zasadzie to jest jedyny dzisiaj opozycjonista, który barwnie się wypowiada na temat obecnego rządu. Bardzo ciekawa sytuacja, że ani Grzegorz Schetyna, ani Ryszard Petru nie są tak barwni, a mogliby być, jak sam prezydent. To jest też jego sposób na wyjście z cienia. Być może dzieje się tak też dlatego, że Grzegorz Schetyna czy Ryszard Petru wyjdą z tego cienia może na rok czy pół roku przed wyborami. Teraz powstało pole dla Lecha Wałęsy, który oczywiście to pole wykorzystuje. Ale nie zamierza chyba kandydować. Nie. Pytałem go o to, czy zamierza kandydować, czy zamierza prowadzić opozycję. W zasadzie, jak to z Lechem Wałęsą? Nie chcę, ale muszę. I nie odpowiada jednoznacznie, czy stanie na czele opozycji. No ale dzisiaj jest tą chyba postacią numer jeden na opozycji, najczęściej cytowaną, tak mi się wydaje. Łukaszu? Najczęściej cytowaną i ostatnio jest bohaterem memów, tak? Królem internetu. Ja nie wiem, czy w ogóle można to, co mówi Lech Wałęsa, brać jeszcze na poważnie. Już wyprowadzał 2 miliony ludzi na ulicę, wyrzucał przez okna członków Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej takie groźby. Ostatnio powiedział na łamach jednego z tygodników, że 10 dni potrzebuje, żeby ten rząd obalić i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wszystko, jeśli mu ludzie pomogą. No jest to dość kabaretowe. No. Ale frekwencja, z tego co widziałem na spotkaniach z Lechem Wałęsem, jest taka, że inni politycy no, mogą tylko pomarzyć. Na spotkaniach z Adamem Michnikiem również jest frekwencja. Za wielu młodych ludzi tam nie widzę. Młodzi ludzie go ocenili i pożegnali okrzykami. Podczas pogrzebu Inki wstał, zachował się no, w sposób bezczelny, wstał w trakcie mszy, jak rozpoczął swoje przemówienie prezydent Andrzej Duda i wyszedł ostentacyjnie. Został, uważam, bardzo dobrze potraktowany przez tych młodych ludzi, którzy przyszli oddać cześć bohaterom. Natomiast on skupia wokół siebie pewną grupę ludzi niezadowolonych, którzy bardzo tęsknią za poprzednim systemem. I to też jest jakiś taki chichot historii, że osoba, która mówi, że sama obaliła komunizm, teraz jako słuchaczy ma tych, którzy ten komunizm no, bardzo czcili, bardzo im się podobał. Piotrze, ciebie pełne sale w trakcie tych spotkań zaskakują? Nie.
nie bowiem jaką postacią jest Lech Wałęsa. Wbrew temu, co sądzi o nim strona rządowa, to jest postać, która ma charyzmę, ma dokonania polityczne i nikt mu tych dokonań politycznych nie odbierze. To jest osoba, która otrzymała Nagrodę Nobla. Jestem ciekawy, który z polityków, polskich polityków, otrzyma w przyszłości Nagrodę Nobla. Ale to był inny czas, to też musimy o tym pamiętać. I on nie jako on sam za swoje zasługi dostał Nagrodę Nobla, tylko na tą nagrodę dla niego pracowało masa ludzi. Ja może przytoczę taki bardzo ciekawy komentarz, który pod jednym z jego wystąpień pojawił się w internecie. Kiedy pan prezydent Wałęsa zaprezentował swoje zdjęcie z jacuzzi, z jakimiś paniami w bikini, jeden z internautów napisał, że osoby, które placowały na jego sukces, teraz dostają renty po 900 zł i niestety mają problemy zdrowotne i nie stać ich na takie jacuzzi. Pan Lech ostentacyjnie demonstruje to, na co go stać. Ja musiał się jeszcze przy jednym zdaniu zatrzymać, które powiedział Lech Wałęsa. Mówił o katapultowaniu PiSu od władzy, że trzeba się jednak do tego przygotować, bo obecnie w kraju nie ma komu oddać władzy. Tak, to prawda. I też mówił mi o tym, że nie widzi osób młodych na scenie politycznej, której oddałby chociażby władzę, a jeżeli chodzi o samego Grzegorza Schetynę, to tutaj chyba jest najbardziej krytyczny, że nie widzi w nim lidera Platformy Obywatelskiej, która będzie potrafiła odzyskać władzę. Zresztą Platforma Obywatelska to partia, która rządziła przez ostatnie 8 lat. Bardzo ciekawa sytuacja, że nie potrafi grać pierwszych skrzypiec. A co do jeszcze Nagrody Nobla, to pamiętajmy też o tym, że on otrzymał Nagrodę Nobla za to, żebyśmy dzisiaj mogli dyskutować na scenie politycznej. No i pamiętajmy również o tym, że IPN ujawnił na jego temat bardzo ciekawe informacje. Czekamy tylko na potwierdzenie ich. Myślę, że panowie nie dojdziecie do konsensusu. To zmienimy temat. Wybory w Prawie i Sprawiedliwości w regionalnych strukturach na Opolszczyźnie wygrywa Katarzyna Czochara. Jakieś zaskoczenie? Nie. Absolutnie nie. Łukasz? To jest kandydatka z namaszczenia. Rozmawiałem z panią poseł tutaj w studiu TVP 3 Opole. Ona nie uważa się jako kandydatka z namaszczenia. Ona uważa, że otrzymała poparcie Jarosława Kaczyńskiego i dlatego żaden z kontrkandydatów nie ośmielił się wystartować. Taki jest zwyczaj, taki jest obyczaj w Prawie i Sprawiedliwości. Natomiast ja wiem i dotarłem do takich informacji, że nie do końca Jarosław Kaczyński jest zadowolony z tego wyboru. Mimo wszystko i podczas tego zamkniętego głosowania tutaj w Opolu, no, była bardzo burzliwa dyskusja. Przede wszystkim 50 osób zagłosowało przeciwko jej kandydaturze, a nie mówi się głośno... A był kontrkandydat? Nie było kontrkandydata, bo nikt się nie zgłosił na to. Natomiast są posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie popierają jej i otwarcie ją krytykują. I musimy też również pamiętać o tym, że wiele osób nie zostało dopuszczonych do głosowania. Podczas wyborów, co również jest sytuacją dziwną. Czy to zwiastuje jakieś tarcia w partii rządzącej, tutaj w regionie przynajmniej? Ja oceniam, że tak, bo za 2 lata mamy wybory samorządowe. Kadencja pani poseł Czochary kończy się za 2 lata. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas posiedzenia klubu parlamentarnego w Jachrance, które się odbyło kilka miesięcy temu, zapowiedział, że na wybory samorządowe będzie powołany osobny pełnomocnik wyborczy. To będzie parlamentarzysta i nie będzie to na pewno w Opolu pani Czochara. I to jest takie pytanie, to też się dowiadywałem wśród posłów PiS, czy ten parlamentarzysta będzie miał wpływ na listy. Tak, on ma mieć wpływ na listy i ma decydować. Czy wyobrażacie sobie tą wojnę, która będzie między jednym obozem a drugim wewnątrz PiSu? Wojna w PiSie gotowa, kwestia czasu, kiedy wybuchnie. Też ciekawą sprawą jest to, że zdaje się 500 osób, które mogły wziąć udział w tych wyborach, tylko połowa bierze udział i 80% głosuje na obecną przewodniczącą Prawa i Sprawiedliwości w regionie. I też dlaczego nie ma kontrkandydata, tylko jest głosowanie na jedną osobę i o tej jednej osobie już wiemy na 2 tygodnie przed wyborami. Taka sytuacja pewnie zwiastuje przyszłe konflikty w Prawie i Sprawiedliwości, ale zresztą tak naprawdę na konfliktach zawsze jest oparte funkcjonowanie każdej partii. To jest dobre dla każdej partii. A waszym zdaniem pani poseł Czochara ma szansę wyrosnąć do takiego lidera, jakim był Sławomir Kłosowski, który przez chyba kilkanaście lat rządził opolskim PiS-em?
Ja myślę, że nie. I przede wszystkim też patrzmy na ten leadership pana posła Kłosowskiego przez pryzmat tego, że ciekawe postacie były wykreślane. Patryk Jaki, prawda? Gdy pan poseł Kłosowski robił wszystko, żeby po pierwsze nie dopuścić go na listę wyborcze, a jak już go dopuścił na listę wyborcze do Sejmu, to go strącił na pozycję daleką. No Patryk Jaki no, odwinął mu się i tak się dostał. Więc... Ale też nie skreślajmy tej pani. Kto jeszcze 4-5 lat temu słyszał o Katarzynie Czocharze? 3 lata temu. Kto słyszał o pani poseł? Nie, no owszem, no trzeba to oddać, no. Ale no, to też jest tak, że jeśli się dostaje wyższe listę, miejsce na liście wyborczej albo dostaje się jedynkę w okręgu biorącym danej partii, no to zawsze się wchodzi. Ale też trzeba zaznaczyć, że jako radna sejmiku walczyła o sprawy. Czy one się udały? Czy też nie, no to już jest całkiem inna sprawa, ale jednak walczyła i była aktywną radną. To nie jest też osoba, która dostała miejsce na liście i tylko z tego powodu wygrała wybory. Też zbierała przez lata poparcie wśród społeczeństwa. Jak będzie, to zobaczymy. Teraz zmienimy temat. Rozmawiałem z politykami tutaj o sytuacji gospodarczej, o tym, kto jest winny temu, że ten klimat gospodarczy w Polsce się pogarsza, że wyniki trochę się pogarszają, jest mało inwestycji. Przedsiębiorcy czy politycy? Kto waszym zdaniem odpowiada za to? Politycy. Oskarżanie przedsiębiorców o to, że nie inwestują z powodów politycznych jest... Uważam, że to się jeszcze też odbije na poparciu obecnego rządu. No, przedsiębiorca zawsze prowadzi firmę tylko po to, żeby mieć zyski. Nie widzę innego sensu prowadzenia firmy. Zresztą też patrząc obiektywnie na to, co dzieje się w gospodarce albo co będzie się działo, projekty społecznie potrzebne, 500+, pensja minimalna, która pójdzie do góry od nowego roku. Już nie mówię o kwocie wolnej od podatku, bo ta sprawa została zamrożona, ale obniżenie wieku emerytalnego powoduje, że przedsiębiorcy boją się o przyszłość i być może z tego powodu przyhamowali różnego rodzaju inwestycje. Zresztą też wrócę jeszcze do sprawy PKB, o czym mówili politycy. To PKB spadło także w innych krajach. Ja nie uzasadniam, czy nie popieram tego, że tak powinno być, ale być może to także się odbiło na gospodarce, na spadku inwestycji i na tym, że przedsiębiorcy widzą tę przyszłość być może nie w różowych kolorach. Łukaszu. Tutaj Piotr bardzo cenną rzecz powiedział. W Wielkiej Brytanii 1,5% i rząd zdecydował się 150 miliardów funtów na przyszły rok na rozwój przeznaczyć, co również plusem dla Polaków, którzy tam przebywają. Ja życzę jak najlepiej wicepremierowi Morawieckiemu i chciałbym, żeby wszystkie jego pomysły zostały zrealizowane. Cieszę się, że się słucha pewnego oporu społecznego, bo tak jak na przykład w Konstytucji dla Biznesu pojawiły się jakieś dziwne przepisy dotyczące samochodów służbowych, przez które przedsiębiorcy musieliby ponosić o połowę wyższe opłaty. I mogliby wrzucać ich w koszty. Tak, i to zostało teraz wykreślone i to wiemy. Ale na przykład pojawiają się takie ustawy w Sejmie, jak ustawa dotycząca przemysłu farmaceutycznego i działalności aptek, która jest tak szkodliwa dla całej branży, bo tam zakłada bardzo duże ograniczenia i uderza w polskich aptekarzy. W Polsce nie ma zagranicznego rynku farmaceutycznego za dużego. I pojawiają się takie kwiatki, które są problematyczne. I z jednej strony starają się zrobić coś dobrego, a z drugiej strony wkładają belkę w drugie miejsce. No, i powoduje to chaos i powoduje to problem. Na pewno bym nie powiedział, że przedsiębiorca jest winny temu, że nie chce zarabiać pieniędzy. No. To ja was zapytam trochę z drugiej strony. Czy procesy gospodarcze, one się charakteryzują tym, że to nie następują tam zmiany z dnia na dzień, tylko są to długotrwałe rzeczy. Długoterminowe są, że tak powiem, podejmowanie decyzji o tym, że gdzieś inwestuje jakaś firma zagraniczna. Pytanie, czy ten rok rządów PiS-u mógł wpłynąć na tą koniunkturę gospodarczą? Czy jeszcze nie? Czy efekty dopiero przyjdą za jakiś czas, dobre lub złe? Rok, dwa. I nie zobaczymy, tylko się przekonamy, jeżeli chodzi o rozwiązania gospodarcze. Teraz też było dużo tych projektów, które wchodziły niemal z miesiąca na miesiąc, czy z tygodnia na tydzień. I chociażby projekt 500+. Przecież każdy przedsiębiorca wie, że będzie ktoś musiał za to zapłacić. Że pieniądze nie biorą się znikąd. Tyle komentarza w tej sprawie. Udało się o 5 miliardów lukę w VAT-ie uszczelnić przez ten rok, to jest jakiś plus. Jeżeli wydobędziemy te 45 miliardów pozostałe, no to nie będzie problemu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, tak jak zapowiedziała to premier Beata Szydło, to będzie rok postawiony na inwestycje i że to będzie wtedy dobry rok dla Polski. Można podpowiedzieć, niech spojrzą, co zrobił Viktor Orban teraz na Węgrzech, obniżył CIT do 9%. Ja już widzę, co tam się musiało dziać, jak tam inwestorzy z całej Europy będą się zjeżdżać.
wyjeżdżali, no bo no, to będzie miejsce, gdzie się będzie inwestowało. Ale to nie tylko to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o polską gospodarkę, bo my możemy sobie tutaj zapraszać firmy, dawać im zniżki podatkowe, dopłacać ich do tych podatków i tak dalej, kosztem polskich przedsiębiorców. Polski przedsiębiorca ma mieć swój patent, swój produkt, ma produkować go w Polsce, zarabiać w Polsce i zarabiać na nim na całym świecie. I tu, jak nie będzie tego wsparcia, to nie podniesiemy się, tak? Możemy być kolonią dla innych gospodarek i niech sobie zarabiają u nas. To jeszcze jeden temat wam podam na koniec. Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, jak wam się ten pomysł podoba? Społeczeństwo obywatelskie z centralistycznym sposobem zarządzania. Uważam, że to raczej się nie uda i no, nie może być coś rządowe i pozarządowe. Zresztą gdyby to też wyszło od organizacji pozarządowych, no to ja rozumiem, tego chcą. Jeżeli to idzie od strony rządu, no to już budzi podejrzenia. Zresztą w tą całą sprawę także jest zamieszany jeszcze, czy wprowadzany także sędzia Jerzy Stępień, więc w społeczeństwie pewnie budzi to taki... daje sygnał, że to jest sprawa polityczna i ta sprawa tak jest traktowana. Zauważmy, kto się najczęściej wypowiada w tej sprawie. Nie przedstawiciele organizacji pozarządowych, które oczywiście krytykują, ale najczęściej politycy. Zresztą słyszeliśmy, jak burzliwa była dyskusja właśnie w tym programie, tak? Kilkanaście minut temu. Łukasz, rząd chce położyć rękę na trzecim sektorze? Znaczy, to w ogóle to jest mityczny tekst jakiś z Gazety Wyborczej, położyć łapę. To znaczy, to jest tak. W ogóle w Polsce mamy taką fajną sytuację, że organizacje pozarządowe dostają pieniądze od rządu. No to jakie to są organizacje pozarządowe? Ale to tylko jedno ze źródeł finansowania. No, oczywiście, no ale to jest pewien fenomen, tak? Mówić, że się jest pozarządowym, ma czerpać pieniądze od państwa. No, natomiast na pewno jakieś centralne sterowanie nie jest dobre, chociaż ja generalnie popieram branie pod lupę finansów, które przypływają do takich organizacji z zewnątrz. Ja wiem, że tu zaraz się pojawiają głosy, że tam Putin, tam Erdogan, Turcja, tam się tak dzieje, ale niestety w innych krajach jest to sprawdzane, w Polsce to nie jest sprawdzane i takie fundusze pochodzące z organizacji, które mają chęć destabilizować sytuację w Polsce, pojawiają się wśród kilku polskich organizacji, nazwijmy je pozarządowymi. No i to nie jest dobre. To nie jest dobre, bo jeżeli rząd na przykład zakłada sobie, że nie będzie przyjmował imigrantów, a jakaś organizacja pozarządowa dostaje z zewnątrz pieniądze na to, żeby kolportować, nie wiem, ulotki, robić propagandę telewizyjną na to, że nie, musimy przyjmować imigrantów, decyzja rządu jest zła, no to jest pewien problem, tak? Wywołuje to niepokoje społeczne. Ale to można to też zrobić w inny sposób. Najpierw wprowadzić konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych, zmienić przepisy, zapytać, jak to powinno wyglądać, aby nie dochodziło do tego typu, jak tutaj Łukasz powiedział, nieprawidłowości. A czy widzisz rozmowę sędziego Jerzego Stępnia z kimś z rządu? Bo ja nie potrafię sobie takiej sytuacji. No nie tylko Jerzy Stępień prowadzi organizacje pozarządowe, ich jest setki, jeżeli nie tysiące w całym kraju i można... No pani Róża Rzeplińska. No to nie będzie tak, że łatwiej będą miały te fundacje, które będą reprezentowały, nie wiem, pewne wartości czy system poglądów zbliżony do partii rządzącej, a te, które są po drugiej stronie, na drugim biegunie, absolutnie nie mogą liczyć na ten grosz, który spadnie z pańskiego stołu? No, pewnie tak będzie. Mówimy, później się kończy tak, jak Adam Michnik, który ostatnio płakał, że skończyły się prenumeraty w urzędach, skończyły się reklamy, no i musimy zamykać oddziały regionalne, zwalniać pracowników i tak dalej. No, jeśli coś jest organizacja pozarządowa, no to niech szuka sama sobie finansowania, a nie, że ktoś jest przy władzy, no to wspiera tą organizację. To nie, to jest patologia, pełno, bo i tu też jest ryzyko, że teraz nagle będzie druga strona, no bo wiemy, jak to się odbywa. Tak? Z jednej strony się przelewa na drugą i tak w zależności kto rządzi. Obciąłbym całkowicie tak, wszystkie fundusze. To być może zmieni się władza i wahadło się wychyli w drugą stronę. No dokładnie. I wtedy wszyscy ci, co teraz krzyczą, będą zadowoleni. Krzyczy, że będą ci z drugiej strony. No. Trudno jest znaleźć ten złoty środek. Chociaż pamiętajmy, że organizacje pozarządowe wyręczają rząd i samorząd w wielu sprawach, oczywiście, więc powinno się o tym pamiętać przy tych zmianach. Bardzo wam dziękuję za dyskusję. Piotr Wójtowicz, Radio Opole, Łukasz Żygadło, Warszawska Gazeta i TVP3 Opole. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na następne Centrum Uwagi w następną sobotę. Dziękuję bardzo.